To była najkrótsza w historii Muzeum Śląska Cieszyńskiego wystawa, a zarazem budząca sporo emocji. Tylko przez 5 dni można było oglądać przedmioty, które znaleziono w kapsułach czasu z 1845 i 1984 roku, umieszczone na Cieszyńskiej Wieży Ratuszowej. O podsumowanie wystawy Pamiątki z przeszłości poprosiliśmy pracownika muzeum Jana Pawła Borowskiego. Wystawa była wyjątkowa, bo była najkrótszą wystawą w historii trwania najstarszego muzeum w Polsce. Trwała tylko 4 dni, ale takie wymogi czasu nas nastały. Natomiast wystawa była wyjątkowa dlatego, że mówiła, opowiadała o postrzeganiu przeszłości oraz patrzeniu w przyszłość przez naszych przodków, czyli banie zawieszane na wieżach ratuszy bądź kościołów były w istocie rzeczy niezwykłymi kapsułami czasu. To do nich nasi przodkowie wkładali te przedmioty, którymi opisywali swoją rzeczywistość i wyobrażali sobie, że przekażą nam jakąś informację, patrzyli w przyszłość. W tym znaczeniu jest to wyjątkowa informacja, ale też historyk musi zachować wtedy wyjątkową ostrożność, bo historyk musi być obiektywny, a obiektywne są źródła normatywne, prawne, a tutaj mogło dochodzić do pewnych manipulacji, prawda, wybielania sytuacji. I wyjątkowa rzecz wydarzyła się w roku 1984, kiedy dawną XIX-wieczną banię zastąpiono nową. Co ciekawe, w kształcie dyni, a bania w staropolskim to dynia, kiedy ją zastąpiono, włożono tam oczywiście przedmioty opisujące ówczesny Cieszyn. Ale były dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego, pan Marian Dębiniok, postanowił zrobić pewnego psikusa ówczesnym decydentom i podrzucił tam kartkę na żywność oraz znaczek Solidarności. Tuż po stanie wojennym, kiedy wydawało się, że Solidarność już została stłamszona, okazuje się, że jeden z mieszkańców daje sygnał w przyszłość, że ona żyje. Przecież nie mógł jeszcze wiedzieć, że wkrótce upadnie komunizm, a Solidarność będzie ponownie legalnym związkiem. I to jest, myślę, taka ważna wiadomość, prawdziwy znak tamtych czasów. A w tej starszej bani najważniejszym zabytkiem jest kronika byłego burmistrza Cieszyna Alojzego Kaufmana, która mówi nam o tym, jak cieszyniacy, jak ta elita wykształcona przez księdza Szersznika, założyciela naszego muzeum, postrzegała przeszłość, jak patrzyła na dzieje Cieszynów, ile wiedziała o Cieszynie. Więc to jest niezwykłe źródło historyczne. Co więcej, przenosi do nas informacje o ponad 250 dokumentach, których w większości już dzisiaj nie ma. My czerpiemy z tej skarbnicy, którą pozostawił po sobie burmistrz Kaufman. I jest też tam taki malutki psikus w stylu dyrektora Dębinioka. Podrzucona reklama Antoniego Waszera, pierwszego cieszyńskiego księgarza, podpisy jego rodziny na papeterii z widokiem Cieszyna. I mam wrażenie, że to jest właśnie taka wrzutka w przyszłość. Popatrzcie, byłem księgarzem i brałem udział w tych wydarzeniach. I są stroje, ale nie stroje cieszyńskie, w sensie litografie ze strojami, tylko już typowo zachodnie, mieszczańskie stroje. Czyli też widziałbym, że to jest taka informacja cieszyniaków dla przyszłych pokoleń. Słuchajcie, my się już nosimy na modę zachodnią, rezygnujemy ze stroju cieszyńskiego, co oczywiście z naszej perspektywy jest bolesne, ale dużo mówi o tamtych czasach. No pan wspomniał, że to taka krótka wystawa. Było zainteresowanie nią przez te kilka dni? Dla mnie to jest bardzo miłe. Trudno mi o tym mówić jako autorowi wystawy, ale zainteresowanie przerosło nasze oczekiwanie. Wernisaż był bogaty, a sobota i niedziela, weekend, z tego co wiemy od moich kolegów i koleżanek przewodników, nie umieli nadążyć z wchodzeniem, co jest bardzo, bardzo miłe. Ale to jest też wspaniałe, że cieszyniacy interesują się swoją dawną historią, ale są również zainteresowani, pytają, co znajdzie się w nowej bani, bo sprawa jeszcze wciąż jest aktualna. Miasto zwróciło się do mieszkańców, żeby zaproponowali, co włożyć. Czyli znowu, tak jak chcemy my spojrzeć w przyszłość, w dalsze dzieje, zostawić jakąś pamiątkę tym przyszłym pokoleniom i to bardzo cieszy. Tak, że się interesujemy tą historią i też jesteśmy zainteresowani właśnie tym, co tam włożyć teraz do tej nowej bani. No właśnie, a czy ta wystawa jeszcze wróci w jakiejś rozszerzonej może formie? Więc mam ogromną nadzieję, że wystawa
wróci, ale z większym kontekstem, bo mamy badania prowadzone na rynku. Planujemy, kiedy badania się zakończą, zorganizować wystawę archeologiczną, ale wcześniej wystawę typowo historyczną, opowiadającą o rynku na przestrzeni dziejów od jego założenia i od założenia nowego ratusza już nie na środku rynku, ale w Pierzei. Zatem mamy marzenie, żeby zrobić taką przekrojową wystawę, trochę na wzór wystawy o ulicy Głębokiej, która cieszyła się dużym powodzeniem. Zatem te przedmioty, które były na wystawie Obani, muszą się tam ponownie znaleźć, bo są ważną częścią tej historii. A chyba najważniejszym dla nas z punktu widzenia muzeum eksponatem, który był prezentowany i który będzie prezentowany, jest epigram, utwór, który napisał ksiądz Leopold Szersznik na otwarcie nowego ratusza, na zawieszenie właśnie bań i korony na szczycie wieży ratuszowej. Przetłumaczony z języka łacińskiego przez naszą współpracowniczkę, przez pracownicę Muzeum Śląska Cieszyńskiego, panią Anię Mikę, filologa klasycznego. I to jest dla nas wielkie święto. Przepraszam, ale o tym Szerszniku należy wciąż mówić. Obchodzimy rok jubileuszowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.